Hej, cześć, witajcie z tej strony Dawid i witam was w kolejnym odcinku City Skylines dwójeczki. Tak, mam oczywiście chrypkę delikatną, ale to jest najmniejszy problem. Teraz tak. Ostatnio zacząłem sobie tutaj budować osiedle i chciałbym to dokończyć, ponieważ jak dobrze zobaczycie, w kolejnym rozkwitającym mieście, tak, czy duże miasto, nie, gwarne miasteczko. Do tego bym chciał dojść już niedługo, może za dwa odcinki najpóźniej. I tutaj to osiedle byśmy zrobili jako osiedle strzeżone. Tak mi się to widzi. Taką mam jakąś wizję. No ale, no, do tego jeszcze masa czasu. Powiedzcie mi, czego mi brakuje? Stref komercyjnych bardziej i przemysłowych. Przemysł. Propos jego mógłbym go tutaj rozbudować na tą stronę bardziej jeszcze, no bo tutaj wiadomo, że już mi nic nie wejdzie. A chciałbym go troszeczkę jeszcze dołożyć w każdym razie, z racji tego, że no rzeczywiście go brakuje. Może jeszcze trochę niżej, żeby tutaj tak rzeczywiście 90 stopni wyszło. No. Powiedzmy tak dotąd. Trochę moglibyśmy to tak podciągnąć. Tak, żeby do tej autostradki się troszeczkę jeszcze dopiąć. Aj. Dobra. Muszę takie naprawdę krótkie odcinki stawiać w tej części. Bardzo fajnie. Podoba mi się już. I teraz by się przydało ten fragment jednak skasować w części, żeby to poprawić, tak. Okej. Okay. Superaśnie. Czyli teraz można dołożyć po prostu stref, tak? Bo rozumiem tak, prąd tu będzie, woda tu będzie. Dobra! No to super, robimy to. Strefa przemysłowa. Powiedzmy, że na razie te trzy fragmenty zaznaczymy z racji na to, że rzeczywiście jest ona potrzebna. Wow, ale tutaj dużo tego przemysłu mamy, fajnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli tak, na przemysł zapotrzebowanie nam się już powolutku zmniejsza. Tak, jeszcze tutaj na tą stronę sobie później dorzucimy trochę przemysłu. Zobaczymy, co z tego będzie. Uchwały miejskie. Okej. Kontrola autostrady dużych prędkości. Aha, promocja miast. Dobra. Minimalna opłata taksówkarska. Wow, 50. Dobra, zróbmy dychę. Propos taksówek, właśnie, bo taksówki by się przydało dołożyć też. Zajezdnia taksówkowa. Taką zajezdnię powiedzmy, że moglibyśmy tutaj gdzieś postawić sobie. Tylko gdzie? Myślę, że tutaj w strefie przemysłowej może ona sobie spokojnie stać. Tym bardziej, że ona tutaj będzie naprawdę spokojnie działać. 8 pracowników, pojazdy w użyciu 0 na 20. Dobra. O, patrzcie, możemy tak, taksówki elektryczne dołożyć. Tak, wiem, o co chodzi, tak, postoje, wiatr, dobra. O, to jest fajne i to na pewno trzeba dołożyć, czyli z każdego miejsca można taksówki zamawiać, czyli nie trzeba będzie tyle postojów budować. I dobudówkę garażu zrobimy na 5 samochodów dodatkowych. Normalnie 20, teraz mam 25. Okej. Okay. Można to skasować? Nie. Jak już. Właśnie, powiem wam, że to jest taka lekka głupota, że jak już zbudujecie coś, to nie możecie tego skasować. Tej rozbudówki na przykład, prawda? Także no, to jest takie średnie, muszę przyznać. No ale dobra. Aha. A, to jest skład jakiś się buduje, tu jakiś kolejny skład.
Dużo tych składów widzę. Masakra po prostu. Ale dobra, niech tak będzie. Wow, ile tu przemysłu mi się buduje, a jeszcze jest zapotrzebowanie na dobrą sprawę, jakby nie było. Jeszcze rośnie to zapotrzebowanie, patrzcie. Ha! Fajnie. Zaraz jeszcze dołożymy go troszkę i może zarobimy jeszcze trochę pieniędzy na tym. O, ale jak widzicie, taksówki sobie jeżdżą. Teraz, jak to wygląda? Transport. Ja za to coś tam płacę. No, trochę dużo nawet. Ciekawy jestem, jak to będzie z przychodami. Czy ja rzeczywiście coś będę na tym zarabiał? Bo to jest bardzo interesujące. W drodze jedzie po kogoś, tak? Cholera, tyś tam pojechał. No, tu się robi dość duży ruch. I tutaj tak samo widzę, że coś tutaj się dzieje. Zaraz będziemy próbować nad tym zapanować. Za chwileczkę. Najpierw zobaczmy, jak tutaj taksóweczka sobie jedzie. W międzyczasie... Nie, rzeczywiście, opłaty, tak. Obywatele firmy płacą na korzystanie z usług. Tak, coś tam zarabiamy na tym. Okej. Ma to jak najbardziej sens. Makoła. Ha, jedziesz tam powiedzmy do znajomych. Dobra. Okej, no to sobie jedź. Jako takiej możliwości zmiany tych opłat nie mam. Poza, no właśnie, tutaj tymi uchwałami miejskimi. Gdzie one były? Tutaj. Nie tutaj. Tu. Że mogę sobie zwiększyć na przykład minimalną opłatę na, nie wiem, 15 i wtedy mi to troszeczkę więcej teoretycznie przyniesie, tak, pieniędzy? Tak, i w tym momencie na tym zarabiam nawet. Więc okej, wow, dobra. To zostawimy to w takim razie. Niech one sobie tam jeżdżą i zarabiają dla nas pieniądze. No, nie ukrywając, ale no postawiłem to po coś, tak? No fajnie jest jednak na tym zarabiać, skoro na to płacimy. Tym bardziej, że nic nie jest charytatywne, no nie oszukujmy się, ale... No właśnie. Nie ma charytatywnie nic, dosłownie nic. Okej. Teraz tak, co jeszcze tutaj chciałem postawić? Mamy jeszcze nadal zapotrzebowanie na przemysł. I to trzeba by wykorzystać. Mamy dostępność siły roboczej, mamy materiały i tak dalej. Tutaj nam się domki dobudowują, więc cały czas mamy ludzi do pracy. Więc, powiem szczerze, surowce naturalne, tutaj. Dokładnie ten obszar mnie interesuje. Kupujemy. Ok. I teraz tak, interesuje mnie to, żeby tutaj się właśnie dostać, a jeszcze ten chyba fragment bym musiał zakupić. Chciałbym postawić właśnie ten zaawansowany przemysł związany z tą produkcją. Tylko aj. A nie, dobrze. Dobrze, już wszystko wiem. Postawiłbym go tutaj. Drogę mu dołożymy za chwileczkę. Dobra. Teraz tak, zmienimy ci w tym momencie dopiero, jak ty masz iść. Czyli tak, dotąd, to zboże, tak, jest? Zboże? Tak, zboże, okej. Okay. Teraz trzeba cię, prawda, poustawiać tak, żebyś ty jak największym obszarze mógł sobie prowadzić swoją działalność. Oczywiście w takim, żebyś mógł jak najwięcej również produkować. Jak najlepiej wykorzystywać te surowce naturalne, które tutaj masz dostępne. Tak, to już nie będzie takie największe kółko możliwe, jakie jest. No bo bez sensu jest tutaj na tą sprawę tutaj aż ciągnąć, no bo tutaj nie ma nic po prostu. Jakby nie patrzeć.
Znaczy, no, coś tam jest, ale nie ma w ogóle żyznej gleby, więc no jest to bez sensu, żeby to tam przeciągać. Dobra, dotąd i to możemy, powiedzmy, ściągnąć tak. No i jeszcze troszeczkę tak, możemy to rozciągnąć. Dobra, tu już jest pełne takie, co jesteśmy w stanie wykorzystać. Droga, ścieki, woda, elektryczność. Tak, tutaj trzeba po prostu doprowadzić im drogę. Jakby nie patrzeć. To jest ciekawostka, bo tutaj drogę będę miał dość ciężko poprowadzić, ale dobra. Postaramy się to jakoś zrobić. Po pierwsze droga, która musiałaby sobie być tak postawiona. Powiedzmy, że podciągniemy się tutaj z tą drogą. Dociągniemy ją tak. Teraz tak, ja nie chcę się naprawdę podłączać do tej autostrady. Minimalnie bym musiał ograniczyć to miejsce. No to nie byłoby takie głupie też. A nawet nie. Nie, to katastrofalnie wygląda. A, bo to się połączyło teraz z autostradą. O kurde. To wygląda katastrofalnie wręcz. Powiem szczerze. Tym bardziej, że oni tu zjeżdżają. Wszyscy. Nie. Nie, 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 nie. Troszeczkę musimy was zmienić w takim razie. Poprzeciągamy to troszeczkę w górę. Ok, i mam nadzieję, że w tym momencie ta droga mi się tutaj zmieści po prostu. Tak jest. Ok. Ciach. Ale powiem szczerze, że zaskoczyliście mnie troszeczkę, że w taki sposób można drogi budować, bo naprawdę to sympatycznie wygląda. Tą drogę sobie przyciągniemy tak. Tutaj kawałeczek wykasujemy tej drogi jeszcze. Ok. I tutaj kawałeczek zrobimy. Znaczy, o kurde, tej drogi musiał też kawałeczek skasować znowuż. Taki większy nawet. O kurde, jakiś tu wybój zrobił. Być może nie wybój, tylko taki skręt dziwny. Momenta. Bo ja tak, kurczę, nie mogę funkcjonować. O, i teraz. No i tak to nie wygląda zbyt dobrze, ale wygląda to na pewno dużo lepiej. Więc może być. Okej. No wiadomo, że w tym momencie to chyba nic nawet nie będzie produkować. Nie, coś tam produkuje. Mimo, że zima jest, ale dobra, powiedzmy, że na razie to zostawimy. Dobra. Na szczęście nie musimy importować tutaj już tego. Mamy nadwyżkę nawet. Ok, super.
To właśnie chodzi. Hodowlę zwierząt bym jeszcze gdzieś postawił, ale ją bym już tak. Ale nie potrzebuję, że tak powiem, żadnych dóbr materialnych, tudzież środowiskowych. Ej, a właśnie. Jeszcze jedną rzecz bym postawił odnośnie przemysłu. Jeee, kolejny kamień milowy, bardzo fajnie. Jest to wydobycie węgla. No właśnie, tutaj bym je postawił. Dokładnie w tym miejscu. Jak mam być szczery. Tak, żeby oczywiście jak najwięcej surowców załapać. Czyli jedziemy tak. Czyli praktycznie pełne kółko zrobimy. Czyli z pominięciem oczywiście tej drogi, prawda? No przy tej drodze idealnie musimy się podciągnąć. Znaczy drogi, tu jest chyba tory nawet. Tyle droga, co tory. A, okej, bo to już się kończy kółko, okej. Ciach, ciach. Kurde, teoretycznie rzecz biorąc, tutaj też mamy jakieś surowce? Czy oni to wysiorbują sobie sami? Cholera ich wie. Tak w sumie. A tu się woda zaczęła wlewać. A, bo ja tutaj zawęziłem koryto rzeki w tym momencie. Ale dobra, już niech tak będzie. Dobra, węgiel produkujemy. Ładnie idziemy na plus. Ile tego węgla produkujemy? No, 260 ton na miesiąc. No, mamy nadprodukcję, także jest spoko. Na pewno wolę nadprodukcję, aniżeli płacić tam za materiał, czy tam komuś podatki obniżać, ze względu na to, że nie wiem, coś tam się dzieje. Na węglu zarabiamy całe 19. Spoko. Naprawdę. Spoko. Nie ma problemu. Niech to sobie tak będzie i funkcjonuje. Mam nadzieję, że będzie to w miarę działało. Co tutaj się zadziało? Aha, tutaj porzuciliście budynki. Dlaczego go porzuciliście? Przestępczość jest wysoka. No właśnie, przestępczość. Nie, no jest w miarę niska. Znaczy tam jest dość wysoka, ale to dlatego, że policji nie mam w tamtej okolicy. Tutaj jest, prawda, komisariat, no to on załatwia sprawę, ale. No właśnie. Ej, a właśnie, jakbym go rozwinął, o to budówkę garażu. Dołożyłbym 6 wozów patrolowych, to on dałby radę tam obsłużyć to. Niekoniecznie. Wjechał na teren elektrowni, żeby spatrolować ją. No to jest ciekawostka akurat. Takich rzeczy to ja nie widziałem w poprzedniej części. Ha, fajne. Strasznie mi się podoba. No i właśnie, teraz tak, tutaj możemy. Chociaż nie, no dobra. Akurat moja strefa przemysłowa jest w takim miejscu, że nie jest to potrzebne. Muszę przyznać.
No dobra. Dobra, tu się domki troszeczkę pobudowują jeszcze, tam wszystko jest elegancko. Tutaj mamy pocztę, jak sobie poczta radzi. Poczta sobie radzi bardzo dobrze. Furgonetki są ogarnięte. Ja myślałem, żeby ją rozwinąć jeszcze a propos. A, tego i tego, no chyba żebym tutaj dołożył, ale tutaj to tak średnio. I to myślałem, że dołożyć, ale w sumie jak tak patrzę, to już w tym momencie też tak nie bardzo, więc zostawmy to tak, jak jest. O, a patrzcie, tutaj taki szeregowiec mniejszy się zrobił. Tutaj też. Ej, no fajnie! Powiem szczerze, że w tym momencie, jak tak patrzę na te szeregowce, to można fajnie to wykorzystać. Faktem, że one mniejszą pojemność mają prawdopodobnież, ale okej. Szczególnie mi to nie przeszkadza. O, tu mamy znowu drugi poziom. Już. Tutaj też drugi poziom. Wow, tu wszędzie się drugie poziomy już tworzą powoli. Ile to mamy mieszkańców? 5. Ej. Aha, to 5000 to jest razem ze zwierzętami, rozumiem, tak? Chyba tak. W każdym razie gospodarstw domowych mamy jeszcze 400 wolnych, także spoko. Coś z tego myślę, że jeszcze będzie. Co tu się dzieje? Że tu się takie coś, prawda, robi. O kurczę. Co to za jakiś pokaz od matki natury? W tym miejscu mi przeszedł. Jakieś zaćmienie, czy co? No mniejsza. Teraz tak, tu wszystko się upgrade'uje, także bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Wow, coraz więcej, ej, jeszcze więcej tych gospodarstw domowych się robi. No tak, wszystkie domy się upgrade'ują, także bardzo fajnie. Tutaj jeszcze się, no właśnie, tutaj oni są bardzo niezadowoleni. Dlaczego? Małe domy. Kurczę, no chcieliście tanie mieszkania, tak? Jakby nie było, więc... Na średnie zagęszczenie mamy zapotrzebowania, bo jeszcze tutaj mamy wolne miejsce wyznaczone na domki, także spoko. I zaraz jeszcze tutaj dołożę im troszeczkę tych domków. To widzę, że się chyba ogarnęło na tym rondzie. Czy tam w sumie przed tym rondem, jakby nie było. Więc też bardzo, bardzo w porządku. I okej. Jak tutaj? Tutaj się wszystko wydobywa, tutaj się wydobywa. O, wow, tu jest na trzeci poziom już skoczył. Tutaj drugi, ale to będzie się dość wolno upgrade'ować, chyba ze względu na to, że jest zima. Chociaż mogę się mylić. Może tu jest jakiś super sposób, że zimą jednak się wszystko ogarnia pięknie, elegancko. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Nie wiem. Nie będę wnikał. Transport. O, delikatny minus, ale to na spokojnie sobie ogarniemy jeszcze w międzyczasie. Na węglu będziemy chyba zarabiać sporo. Opodatkowanie, przemysł, węgiel. Nie no, 10, 7,5. Zróbmy 15%, tak jak na wszystkie inne takie usługi, które tutaj ja stawiam. Znaczy na metale nie postawiłem akurat, ale spoko. Aha, jak ropę postawię, to petrochemikalia chyba powinny się też ogarnąć. Leki, w ogóle leków nie produkują? Kurczę. Chyba, że tu jest jakiś... A, bo ja wiem. Propo. Propo, 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 propo. Podejrzewam, że leków nie produkują, ponieważ tutaj mamy dość słabą edukację. I propo tej edukacji, trzeba by coś z tym zrobić, bo zobaczcie, mamy wszystko na czerwono. To jest po prostu paranoja. Podstawówkę tutaj postawimy. Od razu wszyscy są przeszczęśliwi. Teoretycznie rzecz biorąc, powinni też się no, bardziej cieszyć ze wszystkiego. Jak mam być szczery, zrobimy tutaj taki kompleks szkolny, czyli postawię tutaj od razu przy podstawówce liceum od razu. Tak jest. A, mamy tylko... A nie, dobrze. Spełniających warunki jest ponad 400, 1000 mam pojemności w tej szkole, z czego tą szkołę mogę jeszcze tak dodać jej plac zabaw. To jest tam nieduży koszt, a
Wszyscy będą się cieszyć, a z wodą zaczynają się problemy. Dobra, zaraz to rozwiążemy i mogę dobudówkę zrobić w razie co. W sumie dobudówkę mógłbym od razu strzelić, żeby później nie było problemów. Klinika dziecięca, aha, czyli będę miał jakby możliwość leczyć dzieci typowo. No dobra, wiem, że są koszty, ale postawmy to. A nie, to jest po prostu zdrowie dla uczniów. Dobra, niech będzie. Tutaj boisko sportowe bym mógł, wow, ale to jest gigantyczne. Ale ja bym to chciał, kurczę, postawić. Na ile to będzie kosztować miesięcznie? 15 tysięcy. Bibliotekę szkolną też bym postawił wam. Dobra, tutaj budujemy to. Biblioteka będzie tutaj, dobudówka będzie tutaj. Elegancko. Wiem, bardzo dużo pieniędzy teraz wydałem, ale mam nadzieję, że to się będzie opłacać. 1200 i 1500 uczniów. Średni czas do ukończenia szkoły 6 miesięcy. Wskaźnik rzucający szkołę. A, jest nawet wskaźnik rzucający szkołę. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba. Szkoła pomaturalna, uniwersytet, politechnika, uniwersytet medyczny. To chyba trzeba... Aha, tutaj mam wydajności różne. I właśnie, propos wydajności, rozwój. Myślałem o tym miejscu, żeby tutaj rozwinąć pasmo satelitarne. Faktem, że musiałbym najpierw dwa te odblokować, czyli wieżę telekomunikacyjną. Tak, i jeszcze tą farmę serwerów, którą mogę to odblokować. Ale powiem szczerze, że jakbym odblokował wieżę telekomunikacyjną, to po pierwsze, że ona ma taki ogromny zasięg. Forma serwerów troszeczkę mniejsza, aczkolwiek ma dużo większą przepustowość, ale wieża telekomunikacyjna już byłaby naprawdę bardzo w porządku do postawienia. Teoretycznie rzecz biorąc, mógłbym się tych małych wieżyczek pozbyć, jakby nie patrzeć. Dobra, na razie ją postawimy tutaj. Aha. Znaczy ciebie bym chciał przestawić troszeczkę. A, przenieść, dobra, tu jest, ok. Żeby tą drogę przeciągnąć troszeczkę, tak żeby to miało zasięg, ok. Z mało wody, ej, właśnie woda. Kurde, są stacje uzdatniania wody, mogę odblokować bardziej chyba. Nie, mogę i tak, ok. Dobra, to ją odblokujemy i w tym momencie tak. Stację uzdatniania wody bym gdzieś postawił w takim miejscu, żeby to miało ręce i nogi. Powiedzmy, że tutaj jest miejsce na to nawet, więc postawimy to w tym miejscu. Dzięki temu część ścieków będzie od razu wracać do... Aha, system filtrowy, dobra, aha. Wskaźnik uzdatniania 25%, ok. A i dodatkowa jednostka, kurde, to jednak nie może tutaj być. Przenieść to w całe, kurde, trzeba. Tylko właśnie, gdzie to przenieść, kurde! No dobra, powiedzmy, że kawałek dalej po prostu. No to można rozbudować jeszcze w tą stronę, żeby jeszcze więcej przetwarzać. No właśnie, uzdatnienie ścieków 2500 m³ na miesiąc. No dobra, niech będzie, że na razie tyle. Uzdatnienie ścieków i od razu wody troszeczkę więcej będziecie mieć dostępnej, ale tak trzeba wam wieżę ciśnień gdzieś postawić chociażby. Właśnie, wieżę ciśnień kolejną mogę im tutaj postawić po prostu. Żeby tej wody po prostu więcej produkować. Bo oni po prostu bardzo dużo zużywają tej wody już w tym momencie. Dobra, jeszcze troszeczkę. No, powiedzmy, że na razie wam wystarczy produkcja. Mamy, no, powiedzmy, że w miarę ogarniętą. Uzdatnienie ścieków. Dobra, powiedzmy, że może być. To i tak chyba musi być, z racji na to, że... No właśnie, pytanie, czy jak to jest postawione, czy tamto też musi być postawione, czy... Czy oni to będą odprowadzać jakoś inaczej, te ścieki? Ja bym jednak chciał się pozbyć tego zanieczyszczenia wody tutaj.
No dobra. No, swoją drogą fajna elektrownia. A właśnie jak z prądem stoi jeszcze? Ło, mamy produkcję ponad 200, a zużycie tylko 30, także spoko. Nie ma problemu. W sumie taką stację zasilania awaryjnego bym postawił. Gdzieś może. Wiecie, to byłoby fajne o tyle, że w razie jakbym brakło prądu. Nie, dobra, na razie to zostawimy. Może później takie coś zrobimy, ale na razie chyba nie. Kurczę, i teraz tak, powiedzcie mi, jak to jest, że niby rondo jest, niby fajnie, ale no właśnie. Tutaj jest problem na tym pierwszym skrzyżowaniu. Spróbujmy dodać tutaj małe rondo. Ja wiem, skasuję w tym momencie dwie fabryki, ale teoretycznie rzecz biorąc, powinno to troszeczkę upłynnić ruch w tym miejscu. Tak, biorąc oczywiście pod uwagę to, że. Aha, tu jest karetka pogotowia, dlatego tak wolno jedziecie? Ha, ona nie może wyjechać po prostu. Tak, korki, 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 jeszcze raz korki. Wow, w ogóle 5000 ludzi mamy ponad. Ja cię! Ale się w koszty wrąbałem. 6000 na minusie jesteśmy. O ja cię. Wiecie co, dobra, żeby troszeczkę uratować sytuację, jeszcze zanim skończę odcinek, bo tak, to już będzie powoli koniec, zwiększymy opłatę taksówkarską na 25. Dobra, na 50 jak na razie. Wiem, że teoretycznie rzecz biorąc, no trochę dużo im chcę od nich, ale no nie mam zbytnio wyboru, biorąc pod uwagę moją obecną sytuację, że troszeczkę chyba przeinwestowałem w pewnym momencie, w ogóle nie patrząc na pieniądze. Także dobra, w każdym razie w tym momencie zakończymy ten odcinek. Także dziękuję Wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych, polećcie znają łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim, cześć.